10 mitów historycznych, w które wszyscy wierzymy. 10. Polacy jako jedyni zdobyli Kreml. Teoria głosi, że Polacy po bitwie o Moskwę zdobyli Kreml i okupowali go przez dwa lata, czyli do 1612 roku. A co za tym idzie, Polska jest jedynym państwem, któremu w pełni udało się podbić Moskwę. Niestety, nie było żadnego oblężenia Moskwy. Po bitwie pod Kłuszynem, Rosjanie zaczęli opowiadać się po stronie polskiego hetmana żółkiewskiego, i możni rosyjscy stwierdzili, Stwierdzili, że lepiej posadzić jego na tronie, niż ryzykować bunt i obsadzić jakiegoś ruskiego Ciamajdę. I tak Polacy znaleźli się w Moskwie. 9 Piłsudski, wiele cytatów Józefa Piłsudskiego robi furor w internecie. Między innymi słowa marszałka kierowane do Michała Tuchaczewskiego na przedpolach Warszawy. Bierz dupę w troki i spieraj do swojego głównego. Kraju. Oczywiście nie tylko nie potwierdzono tych słów, ale nawet Piłsudski i Tuchaczewski nie mieli okazji się widzieć, a co dopiero rozmawiać. Muszę kiedyś sprawdzić, ile prawdy jest w jego pozostałych cytatach. 8. Stanisław Lem. Ponoć polski mistrz pióra Stanisław Lem miał powiedzieć: Dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów. Prawda jest taka, że jeśli ktoś używa tego cytatu, to sam jest idiotą, bo pan Lem nigdy tych słów nie powiedział. 7. Na Wołyniu mordowali banderowcy. Otóż na Wołyniu nie mordowali banderowcy, ale UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia. Zaś Stefan Bandera był przywódcą Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Nawet IPN ostatnio stwierdził, że Stefan Bandera nic nie wiedział o rzezi Wołyńskiej przed jej dokonaniem. Dowiedział się po fakcie. Oczywiście to go nie rehabilituje, bo nie miał nic przeciwko, a nawet zarządził powtórkę w innym rejonie Polski. Więcej o tym opowiem w weekend na kanale Światowa Historia. Historia. Zapraszam. 6. Husaria nie przegrała żadnej bitwy przez 126 lat. Powiada się, że pierwszą porażką Husarii jest bitwa pod gniewem w 1626 roku. To zabawne, bo to nie była pierwsza porażka Husarii, ani to w ogóle nie była porażka, bo akurat ta bitwa została wygrana. Pierwsza porażka Husarii miała miejsce 6 lat wcześniej pod cecorą. 5. Obrona Westerplatte. Często można znaleźć informację, że polscy żołnierze na Westerplatte przetrwali aż 13 szturmów i było blisko sytuacji, w której trzeciej rzeszy skończyłaby się amunicja i musieliby wracać do domu. Jest to kompletna bzdura. Walki trwały 7 dni, to fakt, ale na Westerplatte przeprowadzono tylko 3 szturmy, dwa pierwszego dnia i trzeci ostatniego dnia, którym to właśnie zdobyto półwysep. Przez pozostały czas były prowadzone działania mające na celu osłabić morale żołnierzy. Podpalano lasy, strzelano z moździerzy albo pozorowano ataki. Nie zmienia to faktu, że polscy żołnierze naprawdę narobili trochę problemów Wehrmachtowi i są bohaterami. Cztery cud nad Wisłą, czyli zwycięska bitwa warszawska, w której Polacy byli skazani na porażkę. W żaden sposób nie jest to cud i nie wolno tak mówić. Do zwycięstwa przyczyniło się rozmieszczenie wojsk polskich oraz karygodny błąd w szeregach rosyjskich. Dwie armie miały uderzyć na Polaków jednocześnie. W wyniku konfliktu dwóch rosyjskich przywódców najpierw uderzyła jedna, a potem druga, co spowodowało, że polskie wojska wykonały być może nieświadomie manewr oskrzydlające. I od cały cud. Trzy. Piłsudski był lubian. Józef Piłsudski, kiedy wkroczył ze swoimi legionami do zaboru rosyjskiego, spodziewał się ciepłego przyjęcia i do dziś wielu ludzi wierzy, że tak było. Prawda jest taka, że ludzie bali się polskiej armii i uważali, że są wskazani na porażkę, a w dodatku Rosja może się za to zemścić na zwykłych obywatelach. Stąd Pisuckiemu żadni cywile nie chcieli pomagać. Legiony nie mogły liczyć nawet na jedzenie ani na nocleg. Dwa Skrzydła Husarii. Zazwyczaj ludzie myślą, że skrzydła Husarzy były przeznaczone do straszenia koni nieprzyjaciela szumem, zaś owe skrzydła były przymocowane do naplecza zbroi. Stąd znamy dziś taki widok. Który jest bzdurą. W rzeczywistości skrzydło było zazwyczaj jedno. Dwa też bywały, ale raczej jedno. I było zawsze przymocowane do siodła za husarzem, bardzo rzadko do zbroi. I takie skrzydło było swego rodzaju oparciem. Takiego żołnierza nie dało się strącić z konia, bo uderzony kładł się po prostu na skrzydła. I to nie w tym leżał sukces Husarii, ale w ich nietypowej strategii, o której kiedyś opowiem na kanale Światowa Historia. Jeden niski Napoleon. Mówi się powszechnie, że Napoleon był niski. Skąd to się wzięło? W zapiskach można znaleźć dane, że mierzył 5 stóp i 2 cale oraz 3 kreski. Łatwo policzyć, jest to 158 cm. Czyli mało. Niestety, angielska stopa różni się od francuskiej, bo ta druga jest krótsza. Anglicy po prostu popełnili błąd rachunkowy. Kiedy ponownie policzono jego wzrost, już w odpowiednich jednostkach wyszło, że miał 168 cm, a średnia wzrostu w jego czasach wynosiła 165 cm, więc był ponadprzeciętnie wysoki. Warto na koniec wspomnieć, że mimo to Napoleon otaczał się ludźmi wyższymi od siebie, żeby wyglądać skromniej. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!